Witam cię bardzo serdecznie na naszym kanale. Jeśli masz ochotę, to wciśnij subskrypcję i zaczynamy. Co ujawniają nieoficjalne źródła na temat zgonu aktora i boksera? Ile miał lat? Nie żyje legenda polskiego boksu Grzegorz Skrzecz. W chwili zgonu miał 65 lat. Grzegorz był brązowym medalistą Mistrzostw Świata w Monachium w 1982 roku i Mistrzostw Europy w Warnie w 1983 roku. Zmarł w wieku 65 lat, poinformował Andrzej Kostyra. Były pięściarz stoczył ponad 230 zawodowych walk i wygrał 204 z nich. Spoczywaj Grzesiu w spokoju, dodał. Grzegorz Skrzecz wystąpił też w igrzyskach olimpijskich w Moskwie w 1980 roku, gdzie dotarł do ćwierć Tam przegrał przez knocaut w trzeciej rundzie z efilą Stevensonem z Kuby, późniejszym złotym medalistą igrzysk. Dodatkowo pięściarz pięciokrotnie został mistrzem Polski. Skrzecz ma za sobą również występy w filmach wyreżyserowanych przez Olafa Lubaszenkę czy w serialach, takich jak Chłopaki nie płaczą, poranek Kojota. E równa się MC, kwadrat czy miodowe lata. Inauguracje zaszczyciły też inne sławy tej dyscypliny: Grzegorz Skrzecz, Tomasz Adamek, Henryk Petrycz czy ostatni polski medalista Mistrzostw Świata, a teraz trener kadry narodowej: Wojciech Bartnik. Jako komentarz powiem, że Grzegorz był też ekspertem w wielu programach bokserskich. Bardzo smutna wiadomość: Barwna postać, duży sportowy talent. Dawny polski boks, z medalami mistrzostw świata, najważniejszych imprez, odchodzi, napisał Przemysław Garczarczyk, dziennikarz Polsatu Sport, składając kondolencje rodzinie skrzecza. Tydzień temu był u nas na sparingach z braćmi Sulęckimi. Bardzo przykra wiadomość, napisał Grzegorz Proksa, były pięściarz. Jak donosi jedno z nieoficjalnych źródeł, zgon miał nastąpić w wyniku zawału serca. Natomiast drugie źródło ujawnia, że do tego przyczyniły się powikłania po sławnym wirusie. W związku z tym, iż są to źródła nieoficjalne, prosimy nie brać tej informacji za pewnik. Całej rodzinie, przyjaciołom i najbliższym składamy najszczersze kondolencje. Dziękuję, że jesteś, trzymaj się i do usłyszenia.